Witam wszystkich serdecznie. Mam na imię Damian. I chcę wam powiedzieć o kimś, kto zmienił moje życie. I stoję dziś przed wami i reprezentuję króla. A tym królem jest mój Bóg, Jezus Chrystus, którego przyjąłem 2 lata temu. A wcześniej chodziłem jakby wszyscy tutaj, po ziemi, spiesząc się. I wiecie co? Wybierałem sobie sam kierunek, cel, drogę, swoje ścieżki. I wiecie co? Do niczego nie doszedłem. Bo cały czas nadal miałem pustkę w sercu, którą gdzieś wypełniałem. Alkoholem, seksem, narkotykami. I wiecie co? Nic to nie dawało. Nie było pełnego ukojenia. Budziłem się na drugi dzień i nadal była pustka. A dziś chcę wam powiedzieć, że 2 lata temu poznałem żywego Boga. Chcę dodać, że byłem uzależniony od narkotyków 8 lat. Brałem wszystko oprócz heroiny. Nie dawałem po kablach. I chcę wam powiedzieć, że miałem wypadek 2 razy. 2-krotnie umierałem od narkotyków. Ale wiecie co? Zawołałem do Boga ze szczerego serca. Z serca. Powiedziałem: Boże, że jeżeli jesteś, jeżeli żyjesz, to proszę cię, pomóż mi, bo ja tak nie chcę już funkcjonować ani żyć dalej. I wiecie co? Przyszedł do mnie Bóg, Jezus. I On mi podał dłoń. A wiecie co? Wcześniej miałem obraz Boga, że stoi nade mną z pejczem i mnie biczuje, jeżeli zrobię coś złego. Ale wiecie co? Nie poznałem takiego Boga. Poznałem Boga, który przyszedł do mnie, okazał mi miłość. I wiecie co? I powiedział mi, że cię podniosę. Że nie będziesz teraz sam. I chcę wam powiedzieć, że Bóg uwalnia od wrogów, nie od przyjaciół. I wiecie co? Moje stare życie było moim wrogiem. To był mój wróg. A ja się brzydziłem tego. I ja powiedziałem Bogu, żeby mnie zmienił. I On to zrobił. Przyjąłem Jezusa do swojego serca 2 lata temu. I moje życie się diametralnie zmieniło. O 180 stopni. Ja imprezowałem po 4 dni. Dużo ćpałem. Byłem dealerem narkotyków. Tą pustkę próbowałem wypełnić kibicowaniem. Byłem kibolem. Lubiłem komuś wpuścić łomot. A wiecie co? Jezus mnie zmienił. On wlał we mnie miłość, którą teraz ja wylewam na innych ludzi. I robię to naturalnie. Nie muszę się starać. Po prostu. Kocham wszystkich. A dawniej tego nie powiedziałem nikomu. Chwała Jezusowi, bo to, co ze mną zrobił, to nikt tego by nie zrobił. Ja sam się starałem na miesiąc. Nie dałem rady. Ale On przyszedł do mnie i mnie uwolnił. Dał mi nowe życie. Dał mi radość. Dał mi pokój. I ja tutaj dziś mogę stać w swobodzie. A 2 lata temu ja się bałem z domu wyjść. A gdy grubo poćpałem, to totalnie wpadałem w podziemia. I wolałem tam dalej ćpać. Ale wiecie co teraz? Teraz ja tu stoję i ja teraz jestem wariatem dla Boga. Bo ja Go poznałem realnie. I to nie jest jakaś postać z obrazka, jakaś popierdółka. To jest potężny Bóg, który zmienia życie. Ale jeżeli ktoś chce. Bo Bóg nie jest osobą, że wjeżdża do kogoś z butem w życie. To my musimy Go poprosić, jeżeli chcemy. Dlatego kocham Boga za to, że dał nam wolną wolę. Dał nam wolną wolę. I że to my wybieramy i decydujemy, którą drogą chcemy iść. Ale ja nie jestem frajerem. Ja zaprosiłem Jezusa do mojego życia. I ja tą drogą pragnę iść cały czas. I chcę się dzielić. I chcę reprezentować to wszystkim, aby każdy szedł w tym kierunku. A przede wszystkim, aby każdy poznał Boga. Żywego Boga. Bo Jego pragnieniem jest, aby każdy miał z Nim relację. Każdy. I chcę wam powiedzieć, że dawniej w ogóle nie miałem styczności z Biblią. A teraz ja kocham czytać Biblię. Bo to jest żywe słowo. To jest słowo samego Boga,
przekazana dla nas. I ja każdego dnia się nim napełniam. Te słowo mnie buduje. Kocham Jezusa za to, co On robi. I cały czas słyszę jakieś świadectwa, że inni ludzie się są zmieniani. A też przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że nie jesteśmy zbawieni z uczynków. To wyczytałem w Biblii. Jesteśmy zbawieni z łaski. Z łaski. Nie musimy się starać udowadniać komuś coś. To jest religia, jeżeli tak robisz. Ja tak dawniej żyłem. A jak tak robiłem, że chciałem być dobry, to coraz gorzej było ze mną. A gdy naprawdę poznamy Boga, to z miłości do Niego będzie to naturalnie z nas wypływało, że będziemy chcieli to robić. I chcę wam powiedzieć, że jeżeli dziś masz jakąś pustkę w sercu, którą gdzieś próbujesz cały czas wypełnić imprezami, alkoholem, dragami, to po prostu zawołaj do Boga z serca, że przeproś Go, że tak naprawdę chodziłeś swoją drogą, ale jeżeli istnieje, to żeby Ci się objawił, że chcesz Go poznać, że chcesz mieć z Nim relację. Ja tak zrobiłem 2 lata temu i stoję dziś tutaj przed wami i mówię, że to jest prawda, że On odpowie na to, jeżeli ze szczerego serca zawołamy do Niego. On przychodzi do nas. Dziękuję.